Na Puls Dnia zaprasza Dariusz Milejczak. Jest wtorek, 14 dzień września, minęła 21. To jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Dobry wieczór. Zobaczmy, co przed nami w programie. Łowczy nie znalazł dzików na Cztadeli. W godzinach wieczornych ani nocnych żaden strzał nie został na Cztadeli oddany. Ludzie widzą dzika i zachowują się trochę jakby jakiś tygrys czy słoń po prostu biegał po ulicy. Nowe fakty w sprawie pobicia piłkarza na rynku. Przebieg tego zdarzenia różni się od dotychczas przedstawionego przez samego pokrzywdzonego. Coraz drożej w sklepach i nie tylko. Dojdziemy znowu do takiego bezsensu, że będziemy mieć miliony na kontach. Polityka monetarna powinna zacząć już przeciwdziałać inflacji. Nie ma takiej czarodziejskiej różdżki, przy pomocy której można obniżyć inflację. Choć były na celowniku, to nie dały się znaleźć. Miejski łowczy wczoraj wieczorem i w nocy miał dokonać odstrzału dzików grasujących pod Cztadeli. Żaden strzał jednak nie padł, bo jak mówią urzędnicy, zwierząt nie wypatrzono. Problem jednak pozostał. Jakub Pięta. No póki co nie zdarzyło nam się spotkać żadnego. Ani jednego dzika nie widziałam. A bardzo chętnie bym zobaczyła. Jednego dzika nie zobaczył też łowczy, który wczoraj późnym wieczorem miał dokonać odstrzału zwierząt grasujących po Cytadeli. Udało się na tyle, że stwierdził, że akurat nie ma tych dzików. No i akcja zakończyła się takim połowicznym sukcesem. A więc łowczy syty i dzik cały. Ulgi doznali też walczący o prawa zwierząt aktywiści, którzy stanowczo sprzeciwiają się zabijaniu zwierząt. Sam pomysł był dosyć absurdalny, bo raz, że tak jak mówię, no centrum miasta, mnóstwo osób, teren w ogóle niezabezpieczony, no co jest bardzo tutaj dużym niedopatrzeniem ze strony miasta, zwłaszcza, że dosłownie parę dni temu mieliśmy sytuację w Polsce, gdzie myśliwy postrzelił 14-latka, właśnie polując po ciemku na dziki, bo pomylił go z dzikiem. Urzędnicy zapewniają, że wszelkie formalności, takie jak poinformowanie policji o interwencji, zostały dopełnione. Zaznaczają też, że wbrew komunikatom, celem łowczego wcale nie było zabicie dzików. W pierwszej kolejności zadaniem łowczego jest wypłoszyć te zwierzaki z terenu, w którym nie powinny się one znajdować. Jeżeli którykolwiek z tych dzików zachowuje się w sposób agresywny, no to wtedy następuje ten odstrzał, więc dlatego w komunikacie pojawiła się informacja o możliwości dokonania odstrzału. Jak podkreśla Urząd Miasta, główną przyczyną interwencji są regularne zgłoszenia mieszkańców Poznania. Spacerując po Cytadeli, spotkaliśmy pana Bogdana. Ponoć dziki w okolicy. A, nie, no dzików się nie boję. Nie. Ale są faktycznie? Nie, ja nie widziałem jeszcze. Pan Bogdan po Cytadeli spaceruje od 30 lat i jak mówi, problemy z dzikami się nie zdarzały. Wczoraj pan Bogdan również wybrał się na spacer. Ja byłem tutaj na spacerze o godzinie 10, tak jak jestem teraz, i o godzinie 18. Także nic nie widziałem takiego, że ani dzików nie widziałem, ani tych, co strzelają do nich, nie widziałem. Choć przechodnie, których spotkaliśmy, zgodnie nie widzieli zwierząt na Cytadeli, zapytani, co należałoby z nimi zrobić, są różnego zdania. Ja bym nie zabiła ani jednego zwierzaka. Za żadne skarby na świecie i nie pozwoliła, one są przepiękne. Wie pan, jeżeli się zdarzą takie odstrzały, to jestem najbardziej za. No jednak stworzenia żywe, więc pewnie jak najbardziej można to przecież uśpić i spokojnie gdzieś wywieźć w naturalne miejsce. Tylko że jak podaje Urząd Miasta, od 2 lat wywozić dzików nie można. Powodem jest rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń. Zdaniem aktywistów nadal nie trzeba jednak prowadzić odstrzałów. Będziemy pewnie ponawiać nasz apel o to, żeby dopuścić nas do głosu, bo wiemy, że są metody alternatywne. Wiemy, że w Niemczech, na przykład w Berlinie, poradzili sobie poprzez kastrację dzików i jakkolwiek pewnie brzmi to trochę absurdalnie, żeby kastrować dziki. No robimy to z kotami, robimy to z psami, żeby zapobiegać bezdomności. Wataha, która nawiedza Cytadelę, to 4 dorosłych osobników i kilkanaście warchlaków. Do miasta według urzędników prawdopodobnie dostają się z okolic Czerwonaka. Stamtąd mają kierować się wzdłuż koryta Warty, a następnie przekraczać rzekę na wysokości Cytadeli. Jakub Pięta, Puls Dnia.
Kolejny temat. Zapadł wyrok eksmisyjny w sprawie rozbratu. O szczegółach już teraz Ewelina Dernoga, nasza reporterka. Dobry wieczór. Powiedz proszę, jak anarchiści zareagowali na ten wyrok? No, anarchiści oczywiście zareagowali tak, jak można się było spodziewać, to znaczy postanowili, już to też oznajmili, że będą się od tego wyroku odwoływać, bo on nie jest prawomocny i że będą po prostu dalej walczyć o to, aby rozbrat został. Teraz jest ciemno, więc zapewne Państwo tego nie widzą, ale za moimi plecami wisi taki baner, który głosi, że rozbrat zostaje. No i to jest pewnie jeden z najlepszych dowodów na to, że właśnie anarchiści o to, aby rozbrat został, będą walczyć tak naprawdę, do, jeżeli tylko będzie taka możliwość właśnie, żeby on został, jeżeli tutaj ta sprawa nie będzie przesądzona, to pewnie oni będą właśnie o pozostawienie tego miejsca walczyć w takim kształcie, w jakim ono istnieje teraz. A przypomnijmy, że rozbrat istnieje od 1994 roku, bo to wtedy właśnie tutaj opuszczoną działkę przy ulicy Płaskiego rozbrat zajęli go anarchiści. I tam właśnie przez szereg lat prowadzili, czy to wydarzenia kulturalne, czy to jakieś zajęcia takie bardziej społeczne, czy też wydarzenia, swoje działania związane z polityką. Także tych szereg działań tutaj przez te blisko 30 lat na rozbracie anarchiści prowadzili. No i pewnie tak łatwo z tego nie zrezygnują, a te, też przypomnijmy, że te problemy tutaj z rozbratem zaczęły się w 2019 roku. Wtedy to pojawił się komornik, który chciał zająć tę działkę na poczet długów, które miał właściciel tej działki. Sam właściciel, firma Darex, pojawiła się rok później i też zażądała zwrócenia tej działki. Wystąpiła z tym żądaniem do sądu. Dzisiaj ten wyrok nieprawomocny póki co, aby rozbrat powrócił do właściciela. Tak jak mówiłam, anarchiści się na to nie zgadzają i też tłumaczą, że tutaj ten konflikt jest dużo szerszy, że tu nie chodzi tylko o jakieś wyznaczenie sprawiedliwości i o to, że firma chce odzyskać swoją własność, tylko tutaj chodzi przede wszystkim o konflikt z deweloperami. Rozbrat zajmuje część zachodniego klina zieleni w Poznaniu, no i jest to po prostu atrakcyjna działka dla deweloperów, no a anarchiści też chcą go uchronić przed tym zabudowaniem i też właśnie na ten temat rozmawialiśmy z Antonim Wiersztotem. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Mijalski. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy. Nawet nie chodzi o zabudowę mieszkaniową, po prostu. No, poznaniacy nie korzystają specjalnie, mało który korzysta z mieszkań za 11 tysięcy z metra, za mieszkań po milion. Więc to są generalnie głównie mieszkania albo dla kryzysów, albo mieszkania na spekulacje. No ale istotnym faktem jest też to, że za tą zabudową idzie likwidacja jednego z ostatnich ważnych, cennych, zielonych terenów w Poznaniu, które regulują temperaturę w Poznaniu, które w ogóle są miejscem rekreacji lokalnych poznaniaków, czyli o zachodni klin zieleni. Zachodni klin zieleni to też przecież fragment Sołacza, gdzie kilka dni temu doszło na jednej właśnie z działek, gdzie jeden z deweloperów buduje kolejne domy mieszkalne. Tam doszło do zniszczenia elewacji jednego z budynków. No i jak widać, no akurat rozbrat się do tego czynu nie przyznaje. To prawdopodobnie zrobił ktoś inny, jacyś inni aktywiści, którzy po prostu też chcą walczyć z deweloperami akurat w tym miejscu. No ale jak wynika z oświadczenia opublikowanego właśnie przez dewelopera, którego budynki zostały zniszczone, w akcji, nocnej akcji brało udział około 20 osób. Ta elewacja została po prostu pomazana czerwoną farbą. Tam pojawił się też napis deweloperze WON. No i właśnie w tej sprawie deweloper wydał oświadczenie, które ma, powiedzmy, zachęcić osoby, które właśnie tego czynu dokonały, do przyznania się. Posłuchajmy fragmentu tego oświadczenia. W naszym przypadku ktoś zużył niepotrzebnie farbę, a teraz my będziemy musieli użyć niepotrzebnej ilości środków chemicznych i kolejnej farby, aby budynek przestał szpecić. Chyba że celem grupy około 20 osób, których członków dokładnie zarejestrowały kamery monitoringu, która w sobotę o godzinie 21 wkroczyła na teren inwestycji, było stworzenie instalacji artystycznej. Jeśli tak, to powinniśmy ją pozostawić na dłużej, aby mieszkańcy Poznania mogli ją
ją podziwiać nie tylko tej jesieni, ale również przez kolejne lata. Nieśmiałych i anonimowych artystów prosimy więc o pseudonimy, abyśmy mogli podpisać ich nocne dzieło. Jak widać i słychać, ten konflikt tutaj między aktywistami, mieszkańcami a deweloperami jest w tym miejscu, jeśli chodzi właśnie o rozbrat i ten zachodni klin zieleni, też Sołacz. Jest to tutaj naprawdę zaostrzone i pewnie jeszcze będziemy wielokrotnie Państwa informować o tym, co się na tym terenie wydarzy, no ale także będziemy wracać na naszej antenie z pewnością do tego, czy właśnie rozbrat zostanie, czy jednak wróci ta działka do jego właściciela. I o tym wszystkim mówiła Państwu Ewelina Dernoga. Bardzo dziękuję za szczegóły. A teraz o 18-latku spod Gniezna, który zaszalał za kierownicą, nie wiedząc, że jedzie za nim policja. O szczegółach piszemy na naszym portalu. Młody kierowca został ukarany 2 mandatami oraz punktami karnymi. Policjanci gnieźnieńskiej grupy Speed byli świadkami jego wyjątkowo niebezpiecznego manewru, o czym opowiedzieli w mediach społecznościowych. 18-latkowi z gminy Gniezno kierującemu Volvo wyraźnie się spieszyło, dlatego postanowił wyprzedzić poprzedzającego samochody. Rzecz w tym, że zrobił to na podwójnej ciągłej i oznakowanym przejściu dla pieszych. Oprócz 2 mandatów na konto młodego kierowcy wpadło 15 punktów karnych, napisali policjanci, radząc też, by unikać podobnych zachowań na drodze. Przy okazji policja przypomina, że nie wolno wyprzedzać tuż przed pasami, bo to może narazić pieszych przechodzących przez przejście na śmiertelne niebezpieczeństwo. Więcej o tym i o innych informacjach z Poznania i z regionu na portalu wtk.pl. Sprawcy pobicia w Poznaniu czarnoskórego piłkarza zatrzymani. Jak jednak informuje policja, zapis kamer monitoringu różni się od wersji pokrzywdzonego. Sprawę cały czas wyjaśniają policjanci, a o szczegółach mówi młodszy aspirant Marta Mróz z miejskiej policji. Policjanci z komisariatu policji na Starym Mieście zatrzymali 3 mężczyzn, którzy pobili czarnoskórego zawodnika klubu piłkarskiego Korona Piaski. Mężczyźni zostali zatrzymani w ubiegły czwartek na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Są to osoby w wieku od 20 do 21 lat, a decyzją prokuratora otrzymali oni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego oraz dozory policyjne. Jak się jednak okazuje, to jeszcze nie koniec tej sprawy. Śledczy dotarli do zapisu z kamer monitoringu, z którego wynika, że przebieg tego zdarzenia różni się od dotychczas przedstawionego przez samego pokrzywdzonego. Dlatego też decyzją prokuratury rejonowej Poznań-Stare Miasto część materiału została dzisiaj wyłączona do odrębnej weryfikacji w odrębnym postępowaniu. Sprawa dotyczy uszkodzenia ciała, a śledczy mają teraz za zadanie ustalić, jaka była rola i udział samego pokrzywdzonego w całym tym zajściu. Ceny żywności, paliw czy usług rosną najszybciej od lat. Inflacja w sierpniu osiągnęła najwyższy od 20 lat poziom. Takie tempo wzrostu cen zaskoczyło nawet ekspertów. Ich zdaniem to jeszcze nie koniec, choć pieniądz traci na wartości nie tylko w Polsce. Bartosz Bartkowiak. Pieniądze w portfelach Polaków tracą na wartości. Jak wskazują wstępne dane GUS, jeszcze szybciej niż w poprzednich miesiącach. Według tak zwanego szybkiego szacunku inflacja w sierpniu rok do roku wyniosła 5,4% i jest najwyższa od ponad 20 lat. Dwukrotnie przewyższa też cel inflacyjny. Czy pan wie, ile kosztuje obecnie taki zwykły bochenek chleba? Staram się od czasu do czasu robić zakupy właśnie po to, żeby w sklepie spożywczym zobaczyć, jakie są ceny. Dziennikarze Faktu 24 nie dowiedzieli się jednak od premiera, ile kosztuje chleb. Jego zdaniem z rosnących cen są zadowoleni m.in. rolnicy. Premier powołał się na cenę zboża w skupie, a nie ostateczną cenę produktu w sklepie. I to jest na rękę rządowi, żeby ta inflacja była wyższa. Bo do budżetu państwa wpływa więcej pieniędzy z podatków, wskazują eksperci. Głównie z VAT-u, który płacimy przecież podczas codziennych zakupów. Jednak im więcej pieniędzy w gospodarce, tym wyższa inflacja, czyli spadek ich wartości. Jakbym był sam, bez małżonki, nie opłaciłbym w stanie po prostu na przykład mieszkania, a wyżywienie i ubranie i jakieś tam jeszcze, to w ogóle o samochodzie bym nie marzył. Oj, proszę pana, jeśli chodzi o ceny, to muszę powiedzieć, że strasznie straszliwie wzrastają z dnia na dzień. Każdy artykuł spożywczy, obojętnie czy to będzie 10, 15 czy 20 groszy, ale suma miesięczna czy roczna jest to bardzo dużo. Wszystko jest droższe.
nic nie tanieje. Dojdziemy znowu do takiego bezsensu, że będziemy mieć miliony na kontach, nic nie kupimy i znowu zrobią obecną 4-0 czy 5-0. Zdaniem ekonomistów do tego jeszcze daleka droga, ale to możliwe, bo gdy rosną ceny, zaczynają też rosnąć płace. Wzajemnie nakręcane podwyżki powodują spiralę inflacyjną. Od początku roku większość ekonomistów, ekonomistek była już przekonana o tym, że inflacja będzie przyspieszać. Jest to w zasadzie tendencja obserwowalna w wielu krajach Unii Europejskiej, także nie u nas tylko. Jako główne przyczyny wzrostu inflacji w ostatnich miesiącach ekonomiści podają pandemię koronawirusa oraz wysoką cenę surowców, w tym paliw, które przekładają się na większe koszty w pozostałych sektorach gospodarki. To z kolei w ostatecznym rozrachunku odbija się na konsumencie. Wysoka inflacja oprócz skutków ekonomicznych ma też te społeczne, zniechęca do inwestowania i oszczędzania. Jednym ze sposobów na jej zahamowanie jest podwyżka stóp procentowych. Nie ma takiej czarodziejskiej różdżki, przy pomocy której można obniżyć inflację wynikającą ze wzrostu koszt produkcji benzyn wszelkiego rodzaju, wszystkich innych surowców, kosztów transportu. Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej odpowiedzialne za stopy procentowe nie kwapią się, by je podnieść. Ta główna wynosi 0,1%. Po ich podniesieniu do obiegu trafiłoby mniej pieniędzy. W praktyce stopa procentowa determinuje dwie kwestie. Po pierwsze, ile możemy zarobić na lokacie, aktualnie praktycznie zero, oraz to, ile musimy zapłacić za kredyt. Inflacji za sierpień nie opublikował jeszcze Eurostat, ale w ostatnich miesiącach Polska była pod tym względem jednym z liderów. Ceny rosły u nas prawie najszybciej w całej Unii Europejskiej. Unijna średnia za lipiec to nieco ponad 2%. Najwięcej w porównaniu do zeszłego roku, oprócz benzyny, podrożała żywność i energia, w tym gaz. Od sierpnia płacimy za niego 12% więcej. Według nieoficjalnych informacji nawet o 40% dla gospodarstw domowych może podrożeć w przyszłym roku prąd. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia. O coraz wyższych cenach w sklepach i nie tylko rozmawialiśmy dziś również w otwartej antenie z poznańskimi politykami z Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. Zobaczmy fragmenty tej dyskusji. Wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość nie reaguje na inflację, ponieważ ta inflacja jest po prostu rządowi na rękę. Zdecydowana większość wpływów do budżetu państwa pochodzi z podatku od towaru i usług VAT-u. Im wyższe ceny towarów i usług, tym ten VAT do budżetu jest wyższy. Nie jest najwyższa inflacja od 20 lat. Pan radny jest młody, więc nie pamięta, ale ja sobie zadałem trud i spojrzałem w dane Głównego Urzędu Statystycznego i tak dla przykładu w roku 2008 ta inflacja wynosiła 4,2% przez cały rok, średnio, rocznie. I wtedy rządziła Platforma Obywatelska. Ludzie zarabiający najmniej, najwięcej konsumują. Tak de facto. No, jakby przeznaczają wszystko na konsumpcję. I stąd oni odczują to najmocniej. Dzisiaj w Polsce w skrajnym ubóstwie żyje prawie 2 miliony ludzi. Państwo musicie się zdecydować jako Platforma Obywatelska. Z jednej strony krytykujecie 500+, krytykujecie 13. emeryturę, która została Polakom wypłacana, a z drugiej strony opowiadacie teraz, że jest skrajne ubóstwo, że ono wzrasta. To jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Zobaczmy, co w drugiej części programu. Mało chętnych na szczepienia w szkołach. Od rozpoczęcia roku szkolnego są to 3 placówki dziennie, które zawieszają zajęcia. Już 60% uczniów mamy zaszczepionych, czyli te 500 uczniów, to i tak jest dużo. Ruszyły targi Drema. Przez te 4 dni w tym miejscu, w Poznaniu, spotyka się cała branża. Na tych kilka tysięcy osób, które przewija się przez naszą scenę, w finale zwykle melduje się 5 do 10 osób. Już kilkanaście szkół w Wielkopolsce od początku roku szkolnego musiało wysłać część uczniów na zdalne lekcje. Wszystko przez wykryte przypadki zachorowań na COVID. Koronawirus dotarł też do 2 przedszkoli. Sytuację mają poprawić szczepienia uczniów organizowane właśnie w placówkach, ale okazuje się, że chętnych wcale nie ma tak wielu. Michał Mijalski. Zagrożenia dla trybu stacjonarnego w szkołach generalnie, oprócz tych incydentów, nie ma.
Tych incydentów jest jednak coraz więcej. Każdego dnia kolejne szkoły i przedszkola w Wielkopolsce zawieszają lekcje stacjonarne w tych klasach i grupach, w których doszło do potwierdzenia pojedynczych przypadków zakażenia koronawirusem. Od rozpoczęcia roku szkolnego są to 3 placówki dziennie, które zawieszają zajęcia z powodu właśnie zachorowania, najczęściej właśnie uczniów. Teraz szkół i przedszkoli, które zmagają się z takim problemem, w całym regionie jest 18. Szansą, by ta liczba nie rosła lawinowo, są szczepienia. Do końca poprzedniego tygodnia rodzice i opiekunowie uczniów powyżej 12 roku życia mogli wypełnić deklarację, czy chcą, by ich dziecko zostało zaszczepione w szkole. W Poznaniu z takiej okazji skorzysta w sumie ponad 500 nastolatków. Myślę, że to jest duża liczba z tego względu, że już 60% uczniów mamy zaszczepionych, czyli te 500 uczniów, to i tak jest dużo, jeżeli chodzi o nasz Poznań. 60% zaszczepienia nastolatków to drugi wynik w Polsce. Wyższy odsetek jest tylko na Mazowszu. Szczepienia uczniów mają potrwać do końca tego tygodnia. Nauczyciele w większości są już dawno zaszczepieni. Nauczyciele, ci oczywiście, którzy zdecydowali się na szczepienie, są zaszczepieni i dosyć dużą populację w mieście Poznaniu mamy zaszczepionych. Musimy też pamiętać o tych osobach, które z jakichś przyczyn zdrowotnych zaszczepieni nie mogą być. Natomiast ci wszyscy, którzy mogliby być zaszczepieni, to prosimy o to, żeby się po prostu szczepili. Nauczyciele i pracownicy oczywiście naszych szkół. Bo choć szczepienia nie są obowiązkowe, jestem absolutnie przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia. To jednak dane jasno wskazują, że wśród obecnie chorujących zdecydowaną większość stanowią osoby niezaszczepione, także w szkołach. Nauczyciele byli niezaszczepieni. To już ostatni dzwonek, żeby pomóc polskiej oświacie, twierdzą tymczasem związkowcy z Wielkopolskiej Solidarności. Dziś zwołali w tej sprawie specjalną konferencję. Za miesiąc święto Komisji Edukacji Narodowej, potocznie zwanym Dniem Edukacji Narodowej. To taki dzień, w którym o oświacie mówi się dobrze. I to jest właściwie jedyny dzień w roku, kiedy o naszej pracy słyszymy coś dobrego. Organizatorzy startują z akcją 45 minut w 15 sekund. Zamierzają publikować krótkie filmiki, w których obalać będą mity związane z polską szkołą. Na przykład ten dotyczący czasu pracy nauczycieli. Bardzo, bardzo zły mit, który mówi o nauczycielach, mówiący o tym, że ich praca to jest 18 czy 20 godzin, a potem są długie wakacje. Otóż nigdy tak nie było, wręcz odwrotnie, praca dydaktyczna i godziny dydaktyczne to jedno, potem jest kwestia przygotowania oczywiście do zajęć, potem spotkania z rodzicami, potem rady pedagogiczne, potem szereg innych rzeczy. Filmiki mają zainteresować polityków i społeczeństwo problemami oświaty. Będą trafiać do mediów społecznościowych przez najbliższy miesiąc. Michał Mijalski, Puls Dnia. Znów wzrost zakażeń koronawirusem w kraju i ponad 500 nowych przypadków. Czas teraz na codzienny raport o stanie epidemii. Tym razem w ciągu doby w Polsce wykryto w sumie 537 nowych przypadków, w tym 26 w Wielkopolsce. W całym kraju zmarło 8 osób, ale nie ma wśród nich mieszkańców naszego regionu. Liczba w pełni zaszczepionych w Polsce wynosi obecnie nieco ponad 19 milionów 100 tysięcy osób. Przed nami Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Co przygotowali z tej okazji poznańscy urzędnicy i jak tym razem będą zachęcać do jazdy miejską komunikacją? O tym na naszej antenie mówił Wojciech Miechowicz z Zarządu Transportu Miejskiego. W sobotę będziemy mieli grę miejską, tak zwane wyjście smoga, grę, którą gwarantujemy dużo świetnej zabawy, ale też zdobycie wiedzy na temat poznańskiego transportu publicznego. Natomiast w niedzielę jest zaplanowany festyn na Franowie w zajezdni tramwajowej. Tam będzie można zobaczyć cały nowoczesny tabor MPK w Poznaniu, zarówno autobusowy, jak i tramwajowy. Będą też najnowsze autobusy elektryczne. Tą kulminacją zawsze jest dzień 22 września, czyli dzień, tak zwany dzień bez samochodu, kiedy to osoby, które mają swoje samochody, mają dowód rejestracyjny, będą mogły skorzystać za darmo na podstawie tego dowodu z komunikacji miejskiej. A teraz czas na serwis meteo. O szczegółach Szymon Kozłowski.
Dobry wieczór. Wtorek przyniósł ładne promienie słoneczne. Czy dobrej pogody możemy także spodziewać się podczas tych najbliższych godzin? Zobaczmy, a zaczniemy od nocy tutaj w Poznaniu. Przede wszystkim czeka nas noc bezchmurna. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części nocy niebo wolne od chmur, a na termometrach 13 stopni w Poznaniu. 13 stopni także o poranku, wtedy zachmurzenie małe i czeka nas naprawdę ładny poranek jutro. Dużo słońca, niebo bezchmurne nie tylko w Poznaniu, ale w całej Wielkopolsce. Bardzo udany pogodowo początek dnia, a później z każdą kolejną godziną coraz więcej chmur będzie napływać nad Poznań. Zachmurzenie umiarkowane około 12, później zachmurzenie może w wielu miejscach wzrosnąć do dużego. No i już chmury do końca dnia, a po 21 zachmurzenie całkowite nad stolicą Wielkopolski. Jutro jeszcze przyjemnie ciepło, bo 23 stopnie w południe, maksymalnie 25, tyle po południu. Oczywiście to wartości w cieniu, w słońcu temperatura odczuwalna będzie wyższa, a po 21 20 stopni. Wiatr nie będzie nam przeszkadzać, powieje z kierunków wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, a my sprawdzamy, co przyniosą kolejne wrześniowe dni. I tutaj, drodzy Państwo, ważne informacje. Znad Niemiec będzie zsunął bardzo szybko front atmosferyczny, niosący dużo opadów deszczu i dotrze on do Wielkopolski w nocy ze środy na czwartek. Dlatego w nocy już dużo właśnie ze środy na czwartek opadów deszczu, a w ciągu dnia w czwartek spodziewamy się także wyładowań atmosferycznych w stolicy Wielkopolski. 23 stopnie maksymalnie w czwartek. W piątek bez burzy, ale nadal dużo chmur i nadal jeszcze parasole warto mieć pod ręką. Od 15 do 20 stopni chłodniej. I w sobotę pierwszy dzień weekendu, który nie zachwyci pogodą. Ponownie chmury i ponownie trzeba przygotować się na opady deszczu. Zwracam uwagę na temperatury. Tylko 16 stopni w ciągu dnia. Na barometrach 1011 hektopaskali i ciśnienie będzie rosnąć. To zobaczmy, czy jeszcze niższe temperatury będą razem z nami na przestrzeni kolejnych 7 dni. Zaczniemy od poranków. W niedzielę rano 10 stopni, w poniedziałek tylko 7, we wtorek tylko 6. Zatem chłodne poranki zbliżają się dużymi krokami, drodzy Państwo. I w ciągu dnia proszę zobaczyć, poczynając właśnie od czwartku, z każdym kolejnym dniem coraz chłodniej, bo w czwartek 23, w piątek 20, w sobotę 16 i tak już do wtorku. Tylko 16 stopni maksymalnie. No tutaj w poniedziałek 20, dzień września, we wtorek 21, dzień tegoż miesiąca. Zatem jesień zbliża się wielkimi krokami do Wielkopolski. Także widać to na prognozowanych temperaturach. Drodzy Państwo, warto już poszukać gdzieś w szafach płaszcze, może jakiś kurtek, bo będzie chłodno. A więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych pełnych serwisach Meteo, na które już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Miłego wieczoru. Poznań na kilka dni jest stolicą przemysłu drzewnego i meblarskiego. 250 wystawców przyjechało na targi DREMA, czyli Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego. Poza prezentacją specjalistycznego sprzętu odwiedzający mogą zobaczyć liczne pokazy, czy wziąć udział w Mistrzostwach Polski we wbijaniu gwoździ. Targi DREMA to jedną z największych wystawienniczych imprez na świecie. W takiej klasyfikacji światowej jesteśmy na 5. miejscu po targach niemieckich i targach włoskich. Przez te 4 dni w tym miejscu, w Poznaniu, spotyka się cała branża. To targi maszyn i narzędzi do obróbki drewna, przeznaczone dla przemysłu drzewnego, przemysłu meblarskiego, ale również na targach prezentowane są rozwiązania dla małych warsztatów stolarskich. Polska jest jednym z głównych eksporterów mebli na świecie. W tym roku przedstawiamy zwycięskie prace konkursowe, konkursu Zbuduj rower z drewna. Do konkursu mógł się zgłosić każdy i musiał udowodnić, że rowery są sprawne i można nimi się poruszać. To już 20. edycja Mistrzostw Polski we wbijaniu gwoździ. Edycja, która no, na stałe wpisała się w tradycję poznańskiej dremy. Poszukujemy zawodowych wbijaczy, którzy potrafią wbić 5 gwoździ 5 uderzeniami pod rząd w kantówkę prawidłowo, bez zgięcia. To na tych kilka tysięcy osób, które przewija się przez naszą scenę. W finale zwykle melduje się 5 do 10 osób. To jest kwestia wyczucia ręki, to wszystko. Pracuje się grami, młotkami, różnymi narzędziami. Siłą nic nie zrobimy, tylko technika, nic więcej. Konkurs Wyczarowany z drewna organizowany jest przez nasze wydawnictwo Inwestor, które wydaje gazety przemysłu drzewnego i miesięcznik Meblarstwo. Jest to konkurs skierowany do uczniów klas o profilu drzewnym, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku napłynęło 20 prac, zwyciężyła budka telefoniczna. To również bardzo dużo imprez towarzyszących. Mamy kongresy. Jutro odbędzie się tradycyjnie kongres przemysłu meblarskiego.
Mamy spotkanie kobiet branży meblarskiej w czwartek, ale również szereg stref tematycznych przeznaczonych właśnie dla majskadowiczów, dla hobbystów, gdzie są pokazywane pewne rozwiązania dla tej licznej grupy entuzjastów obróbki drewna w Polsce. Zbliża się już do mnie Maciej Szefer. Dobry wieczór. Witam cię bardzo serdecznie. Gospodarz wieczoru WTK. Jeszcze w kilku słowach opowiemy Państwu o tym, między innymi oczywiście, czym będziemy jutro zajmować się w Pulsie Dnia i co jutro dzieje się w Poznaniu. Zaczynamy od terenów zielonych. Wracamy w zasadzie do tematu, o którym już kilka razy Państwa informowaliśmy. I pytania, czy tereny zielone są zagrożone, szczególnie te w okolicach Klina Zieleni i Sołacza? Te pytania będziemy zadawać gościom programu Otwarta Antena, to na pewno. Na pewno będziemy podejmować zagadnienia związane właśnie z zachodnim Kliniem Zieleni, bo o nim ostatnio najgłośniej, o zabudowie ewentualnej tych terenów mówi się najgłośniej. No i w ogóle o samej idei, przypomnijmy całą koncepcję, mam wrażenie przedwojenną jeszcze, związaną z 10 klinami zieleni wokół miasta, bo te miały łączyć parki miejskie z podmiejskimi lasami i ten koncept stworzony w latach 30. w Poznaniu był dość długo potem dyskutowany, a dalej realizowany. No i kilka tych klinów zieleni wciąż mamy i chyba jako poznaniacy, jako Wielkopolanie nawet jesteśmy z nich dumni, że Poznań takie w ogóle tereny zielone ma. A o tym, jak je utrzymać w jak najlepszej kondycji i w jak najszerszej perspektywie tej terenowej, żeby tej zieleni było jak najwięcej, o tym będziemy rozmawiać już jutro o godzinie 20.30. Skoro mówimy o dumie poznaniaków, dumie Wielkopolan, no to warto odnotować dziś ważny fakt, który sprawia, że 27 grudnia może stać się świętem państwowym. Może i jest coraz bliżej, ponieważ prezydencka ustawa trafiła do Sejmu i to teraz posłowie będą pochylali się nad tym pomysłem, nad pomysłem utworzenia Narodowego Dnia Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego, bo tak właśnie się to święto ma nazywać. Przy czym święto, które nie będzie dniem wolnym od pracy, przynajmniej takie jest założenie, taka jest idea pomysłodawców, a wśród nich są parlamentarzyści, są politycy, są historycy, są społecznicy, są po prostu poznaniacy, którzy także podpisali się pod tymi listami poparcia dla utworzenia takiego państwowego święta. Ten temat jutro może i prawdopodobnie pojawi się także i na naszej antenie. No tak, no bo niby wszystko jasne, a jednak pewne wątpliwości się pojawiają i o tych wątpliwościach właśnie będziemy mówić. I jeszcze jedna ważna informacja o możliwych opóźnieniach na jednej z ważnych linii kolejowych. O tym informujemy w miarę regularnie. Śledzimy te zagadnienia związane z rozbudową szlaków kolejowych. Tu mówimy o linii kolejowej łączącej Poznań-Szczecin. Dużo wskazuje na to, że ona nie zakończy się w terminie, a ten datowany jest do końca 2022 roku. No, temat, któremu zawsze warto się przyglądać, no bo podróże kolejowe, które promują władze miasta także, ale władze innych ośrodków w naszym regionie, no, muszą być powiązane z terminowym wykonywaniem wszelkich remontów. No i warto się tym sprawom przyglądać, no bo one dotyczą jednak całej rzeszy społeczności w Poznaniu, aglomeracji, czy wreszcie w całym województwie. No to drodzy widzowie, żeby nie było żadnych opóźnień, kończymy podsumowanie wydarzeń dnia. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Życzymy dobrej, spokojnej nocy. Maciej Szefer, Dariusz Milejczak. Do zobaczenia. Do zobaczenia.